Na konferencji prasowej po spotkaniu Polonii Warszawa z Hutnikiem Kraków, wygranym przez Polonię 1-0. Są z nami trener drużyny gości, pan Bartłomiej Bobla oraz asystent trenera Smalca, pełniący rolę trenera w dzisiejszym spotkaniu, pan Maciej Wesołowski. Chciałbym pana trenera Hutnika poprosić jako pierwszego analizę tego spotkania, podsumowanie tego, co działo się na boisku. Dzień dobry państwu. No cóż, no myślę, że dobrze przygotowaliśmy się do tego spotkania. Dobrze przepracowaliśmy ten dosyć i plan był taki, jaki był w pierwszej połowie, myślę, że drugim mieć. Natomiast no, co się wydarzyło, to ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego Gwizdek był w ciszy. Jeżeli chodzi o drugą połowę, zmieniliśmy to ustawienie, zmieniliśmy też korekty, zrobiliśmy ustawienie, jeżeli chodzi o personalia. Inne i myślę, że ta druga połowa też wygląda w naszym wykonaniu przyzwoicie. Chcieliśmy to na pewno ograć jakiś punkt. Nie udało się, życzę Polonii awansu. Poprosiłbym teraz o podsumowanie spotkania pana Macieja Wesołowskiego. Dzień dobry. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa. Bardzo cieszymy się, że w dzisiejszym spotkaniu bardzo dobrze zagrała nasza obrona. I mówię tu o obronie w kontekście całego zespołu. Oczywiście zawodnicy grający na obronie świetnie przerywali ataki, świetnie bronili pola karnego i wiedzieliśmy, że Hutnik jest dobrym zespołem. Hutnik przed tym meczem miał 8 punktów, czyli dokładnie tyle samo co my w tej rundzie rewanżowej. Byliśmy przygotowani do tego spotkania. Możemy też, jakby oglądając Hutnika, stwierdzić, że to jest zespół, który na pewno z tej ligi nie spadnie, tego jestem pewien. Dlatego tym bardziej cieszymy się z tego, że tutaj przed własną publicznością, która dzisiaj fajnie dopingowała nas przez cały mecz, to na pewno nas też niosło, udało się zdobyć i zainkasować kolejne 3 punkty. Czy mają państwo pytania do trenera gości na początek? Prosiłbym o podanie nazwy redakcji i zadanie pytania. Dzień dobry, Tomasz Figat, portal dumastolicy.pl. Dosłownie jedno pytanie. Tutaj analizując skład Hutnika, rzucał się w oczy brak wyjściowej jedenastce najlepszego strzelca państwa zespołu, Krzysztofa Świątka, który bodajże większość meczów, o ile nie wszystkie, w tym sezonie rozpoczywał od początku. Skąd taki manewr taktyczny? No, taki manewr taktyczny, tak, dobrze pan zauważył. I myślę, że to realizowane dobrze w pierwszej połowie, bo tak jak mówię, no, w drugiej minucie należało się na rzut karny na pewno i ten mecz wyglądał całkiem inaczej. Natomiast no, w drugiej połowie zareagowaliśmy, zmieniliśmy ustawienie, co już wcześniej powiedziałem, zmieniliśmy też skład w postaci personali i też to spowodowało, że gdzieś w tej drugiej połowie też dominowaliśmy, natomiast no, brakowało mi tu wykończenia na pewno i to można uznać za jakiś minus, ale walczymy dalej. Przechodząc tu powiedziałem, że czeka nas ciężka robota, w jakim położeniu ten zespół obejmowałem i myślę, że no, tak wcześniej powtarzałem na różnych konferencjach, że tanie skóry nie sprzedamy i pokażemy pazur i utrzymamy się w tej drużynie. Czy są do trenera gości jeszcze jakieś pytania? Nie. Nie? Dziękuję. To dziękujemy panu bardzo, nie będziemy zajmować. Dziękuję. A teraz proszę o pytania do trenera gospodarzy. Proszę bardzo. Paweł Stanisławski z magazynu 1919. Panie trenerze, gratuluję wszystkim następie pierwszego miejsca, tak? Wreszcie w tabeli. Jak znam pana i trenera Smalca, to punkt wyjściowy do myślenia o dalszych sukcesach. Pierwsze pytanie. Dzisiaj cierpliwość to było takie słowo klucz, nie tylko dzisiaj, ale tydzień temu, także w meczu z Wisłą Puławy. Zamiast huraganowych ataków, konsekwencja w grze, to samo było widać w meczu z Wisłą Puławy, prawda? Ja powiem tak, druga liga jest ligą bardzo pragmatyczną, ligą, w której zespoły dobrze bronią, ligą, w której te zespoły są świetnie zorganizowane, dlatego to jak my chcemy grać, często może być odbierane przez widza w inny sposób, niż my byśmy chcieli, żeby to wyglądało, ale to tylko dlatego, że te mecze mają gdzieś tam swoje fragmenty. Natomiast myślę, że akcja, którą zrobiliśmy dzisiaj bramkową, była fenomenalna i nasi zawodnicy rzeczywiście stanęli tutaj na,
na wyżynach swoich umiejętności i oby tak było dalej, tak? I obyśmy tak, tak grali. Czy cieszymy się z 3 punktów, mówię, czy... I to jest najważniejsze dla nas. Tak. I drugie pytanie ostatnie do pana, co z Michałem Brudniewskim, bo on bardzo szybko opuścił czy już tak, no dobre wejście Janka Majsterka i to też zasługuje na pochwałę, bo na pewno nie wchodzi się łatwo gdzieś tam z ławki na początku meczu, jeszcze na taką newralgiczną pozycję jak środkowy obrońca. I Janek z tym sobie świetnie poradził, tak jak mówiłem wcześniej, ta cała, cała nasza defensywa dzisiaj wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast jeżeli chodzi o samego Michała, nie wiem, zobaczymy, tak? Czekają go badania i w najbliższych dniach będziemy mieli odpowiedź. Ja bym nie chciał dywagować, bo naprawdę moje kompetencje w zakresie tym są małe. Rozumiem, czekamy, dziękuję. Proszę, następne pytanie. Ja tylko jedno pytanie, tutaj analizując meczową osiemnastkę na dzisiejsze spotkanie, rzucał się w oczy brak Eryka Mikołajewskiego, to tylko gdybym mógł zapytać, jaki jest brak jego absencji w osiemnastce. Wie pan co, na dzień dzisiejszy podjęliśmy taką decyzję. Zawsze jakby kierując się wyborami personalnymi, kierujemy się dobrem zespołu i bardzo często determinuje też nasze wybory przeciwnik, to czego spodziewamy się, że będziemy potrzebować, tak? I tym razem Eryka rzeczywiście nie było w 18, ale myślę, że przez te półtora roku, od kiedy tutaj jesteśmy jako sztab, udowodniliśmy, że wcale nie musi być tak, że Eryka za tydzień nie będzie, tak? Jutro gra mecz w rezerwach i trzymamy na niego kciuki, żeby dobrze wypadł i miejmy nadzieję, że już na kolejny mecz gdzieś tam się powróci do tej 18. Czy są do trenera jeszcze pytania? Dziękuję, nie widzę, więc dziękuję bardzo.